Cześć, dzień dobry, witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj mamy wtorek, dosyć taki pochmurny dzień, koło godziny 13, a tak naprawdę już po. Ja trochę jestem zestresowana, bo zaczynam tego vloga w momencie, w którym wybieram się na moją pierwszą od nawet nie wiem ilu lat, z 12 lat, przejażdżkę na rolkach. Widzę, że bardzo dużo osób jeździ na rolkach i mi się też tak zamarzyło, żeby do tego wrócić. Bo kiedyś całe dzieciństwo jeździłam na rolkach. Praktycznie częściej miałam na nogach rolki niż buty, szczególnie w wakacje, także tych jazd było bardzo, bardzo dużo. Troszeczkę się w sklepie przejechałam, dosłownie od alejki do alejki, więc no nie było to dużo, żeby sobie przypomnieć. I trochę mam taką tremę. Ale dobra, już mam cały sprzęt kupiony. Dzisiaj jeszcze podjechałam dokupić kilka rzeczy, już jestem gotowa, jeszcze zakładam bluzę. Dzisiaj sobie dokupiłam też do rolek torbę. To nie jest ta sama firma, ale torba mi się bardzo spodobała. Model dziecięcy, myślałam, że rolki nie wejdą, ale zrobiliśmy test w sklepie i jak najbardziej takie damskie rolki, ja mam rozmiar 39, wchodzą. Nie widać może tego jakoś zbyt dokładnie, ale jeszcze trochę miejsca tutaj jest, więc nawet jakieś akcesoria, nie wiem, wodę, ochraniacza można by tutaj wrzucić z powodzeniem. Patryk stwierdził, że absolutnie nie wyjdę z domu bez ochraniaczy. No jest to oczywiście bardzo mądre podejście. Dzisiaj też dokupiliśmy mi taki zestaw na kolana, łokcie i dłonie. Ja faktycznie mam gdzieś tam predyspozycję do tego, żeby uszkadzać sobie ciało w różnych wypadkach. Nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła jakiegoś gadżetu i to jest po prostu taki pokrowiec na telefon na ramię. A jeżeli chodzi o rolki, to ja zdecydowałam się na model Blade Runner z firmy Roller Blade. Jeszcze jak wcześniej mówiłam, to mi się język nie plątał, ale oczywiście jak nagrywam, to musi mi się splątać. One katalogowo kosztują 499 zł. Więc dosyć sporo. A w sklepie one kosztowały 420, a finalnie ja za nie zapłaciłam 398, bo pan jeszcze jakiś rabat mi nabił. Także to już jest całkiem spoko cena. Kółka 80. Ja się jakoś super na rolkach nie znam. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie sprawdzić po prostu ten model. O, proszę bardzo, tak dokładnie nazywają się te rolki. A same rolki prezentują się tak. Także teraz już naprawdę pakuję torbę. Nie ma odwrotu, jadę zobaczyć, jak to się będzie jeździło. Dobra, ja już ubieram bluzę, także zabieram Was razem ze mną. Jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a tymczasem lecimy przetestować rolki. Na miejscu. Słońce wyszło, więc dosyć mocno grzeje. Przyjechałam sobie na stadion, bo stwierdziłam, że to jest idealne miejsce na to, żeby zacząć jazdę. Jest bezpiecznie, równa nawierzchnia i jeździ się w kółko. Dla mnie spoko, mnie to odpowiada. No dobrze, słuchajcie, udało się. Jestem już pod stadionem. Wydaje się, że jest otwarte, a przynajmniej nikt mnie jeszcze nie przegonił i nikogo oprócz mnie nie ma. Stoję na rolkach, ale trochę się boję wykonać ten pierwszy krok. Liczę na to, że będzie ok, także... Jest naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Myślałam, że asfalt będzie troszeczkę bardziej gładziutki, ale też nie jest źle. Jest trochę kamyczków, jeden mi wpadł, ale się nie przewróciłam. Także jestem z siebie dumna. Zrobiłam sobie teraz chwilę przerwy. Jeździłam 25 minut i przejechałam prawie 4 km. Co jest też fajne, to tutaj jest automat z napojami i przekąskami, także super, jak wypiję wodę, to sobie kupię taką zimniutką z automatu. Zapomniałam już, jak bardzo lubiłam jeździć na rolkach. Fajnie się jeździ, chociaż nogi mnie już trochę bolą, kondycji nie mam w ogóle, więc muszę nad tym popracować. Do
widoki. Jeszcze troszkę sobie pojeżdżę, pogadam z Wami, żeby nie było, że wcale nie jeździłam. Jeździłam, zaraz Wam pokażę mój wynik. Porobiłam przebitki, porobiłam fotki. Uj, czas kończyć. Sprawdźmy moje osiągi. Zobaczmy, nie wiem jak ta aplikacja działa. Czy to się da jakoś sprawdzić? Halo? Przejechane 7 km, 52 minuty. I zobaczcie, jakie piękne kółeczka kręciłam. Nie no, czad. A zegarek nieco krócej podaje, bo wyłączyłam tutaj trening wcześniej. Teraz czas na absolutnie najprzyjemniejszą rzecz. Czyli ściągnięcie rolek. Wstałam z tej kanapy, ale mi się tak nie chce, tak mnie nogi bolą. Przypomniałam sobie te odciski od rolek, o matko. Prysznica jeszcze nie było, bo coś tak mi się wydaje, że po pierwsze nie miałam czasu, a po drugie coś mi się wydaje, że jakbym go wzięła, to już by był dla mnie koniec mojej aktywności na dzisiaj, a jeszcze mam sporo rzeczy do zrobienia. Na przykład muszę posprzątać, bo jest jakoś sporo rzeczy wszędzie nie na swoim miejscu. Okidoki, jak widzieliście, chata posprzątana. Na szczęście wystarczyło podkładać rzeczy na miejsce, bo dosłownie, nie wiem, ze dwa dni temu Patryk sprzątał całe mieszkanie. W salonie udało mi się też trochę podgarnąć. Tutaj w tle sobie oglądam, słucham podcastu. Złapał mnie mega leń, ale dokończyłam robić ten obiad. No, wybraliśmy sobie dosyć czasochłonne danie. To jest jeden z moich ulubionych przepisów z Thermomixa, czyli takie klopsiki skandynawskie a la z Ikei. Więc mam trzy lunchboxy. Jeszcze sobie to na świeżo jutro poleję sosem, który też zrobiłam. Tutaj mam jeszcze surówki już popakowane. A ja cały czas zastanawiam się, czy zabierać się za ciasto. Chętnie bym zjadła, mam mega ochotę na ciasto, a to będzie takie ciasto drożdżowe, no dokładniej ucierane. Więc mogłoby być naprawdę pyszne, ale już tak mi się nie chce, ale to tak mi się nie chce. Jest już 9:00 i naprawdę, no nie chce mi się. Dzisiaj mamy sobotę, jest i Patryk. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mam jakichś konkretnych, sprecyzowanych planów. Jakieś tam rzeczy nam wyszukałam, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Raczej na spokojnie, jesteśmy po bardzo, bardzo powolnej pobudce, śniadanku. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, 32 stopnie. Ocean view from the high.
Właśnie wyszliśmy z Muzeum Centrum Pieniądza i muszę przyznać, że było naprawdę, naprawdę super. Wstęp jest darmowy, natomiast to, co piszą w internecie, że zwiedzenie zajmuje od godzinki do półtorej godziny, to jest ściema. Naprawdę trzeba zarezerwować sobie tutaj co najmniej pół dnia, żeby to wszystko zobaczyć. A jeszcze lepiej, jeżeli jesteście faktycznie z Warszawy albo spędzacie tutaj troszeczkę więcej czasu, to wpadać tutaj po prostu co jakiś czas przy okazji spaceru, bo sal jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest mnóstwo ciekawych informacji, ogrom wiedzy do przeczytania. Muzeum, chyba tak można powiedzieć, jest bardzo takie interaktywne, jest mnóstwo aplikacji różnych takich ciekawych i też dla dzieci, i dla dorosłych. My już się trochę poddaliśmy na koniec, bo jesteśmy głodni i też nie przygotowaliśmy się na aż tak potężną dawkę wiedzy, także stwierdziłam, że tutaj jeszcze wrócimy po prostu przy okazji spaceru. A znajduje się to w bardzo dobrym miejscu, bo na ulicy Świętokrzyskiej, także jak jedziecie na spacer, to faktycznie można tutaj wpaść. Przyszliśmy sobie teraz coś zjeść i wybór padł na Aioli, bo było w pobliżu. Zjedliśmy dosłownie w idealnym momencie, bo jak już zapłaciliśmy rachunek, to nagle zerwał się straszny wiatr, parasole po prostu tak się wyginały, no i naleciało, wiecie, z drzew, z tych parasoli mnóstwo syfu i na szczęście już mieliśmy puste talerze, także o tyle dobrze. Jedziemy do galerii, bo już na spacer nie ma szans, no taka pogoda, że jak spacerować to już tylko we wnętrzach, także jedziemy i zahaczymy też kino dzisiaj, bo wychodzi nowy film Marvela, yay! Dzień dobry, witam Was z już naprawdę dalekiej przyszłości. Właśnie wyszłam od dentysty, więc mój uśmiech może być lekko krzywy. Wyłączyłam auto, bo jakoś strasznie głośno chyba jest. Mam nadzieję, że się tutaj nie ugotuje. Chciałam się już z Wami pożegnać, ale przyszło mi do głowy, w sumie cały czas mam to gdzieś z tyłu głowy, żeby Wam opowiedzieć pewną historię, która przydarzyła mi się już jakieś kilka dni temu. Dużo się słyszy o takich historiach wyłudzeń pieniędzy, kradzieży internetowych i powiem Wam, że naprawdę bardzo łatwo jest paść ofiarą takiego przestępstwa. Dlatego stwierdziłam, że skoro mnie się coś takiego przytrafiło, to opowiem o tym głośno, a może ktoś usłyszy, zapamięta i też nie da się po prostu nabrać takim oszustom. Pewnego dnia, kiedy ja się krzątałam po domu, gdzieś tam byłam zajęta, sprzątałam, zadzwonił do mnie telefon. Przez to, że byłam właśnie zaaferowana czymś innym, moja czujność była taka, powiedziałabym, uśpiona. Zabrałam telefon, zadzwonił do mnie pan rzekomo z banku, jakiegoś tam, no nieważne jakiego, i powiedział, że z mojego konta został wykonany przelew na kwotę 500 zł do tego i tego pana. Oni ostatnio tych przelewów zarejestrowali sporo i oni je blokują, bo prawdopodobnie to jest oszustwo. Wiecie, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, więc się trochę przestraszyłam. Zaczęłam tego pana słuchać faktycznie. Więc mówię, że nie zrobiłam takiego przelewu, tak, proszę zatrzymać, oczywiście, rozumiem. On powiedział wtedy, że w takim razie, jeżeli ja tego przelewu nie wykonałam, to on go każe zablokować i zawiadomi mój bank, że jest taki i taki problem. Zapytał mnie nazwę banku. Ja mu ją oczywiście podałam, niewiele myśląc. Powiedział, że ktoś do mnie z mojego banku oddzwoni tam w przeciągu, nie wiem, 15-20 minut i dalej zajmie się tą sprawą. I faktycznie tak się stało. Po jakichś 20 minutach odebrałam kolejny telefon. Już mi taka lampka się zaświeciła, ponieważ ten pan ewidentnie nie był zbyt dobrym oszustem, być może na początkach swojej przestępczej kariery, bo ta druga osoba z drugiego banku, zupełnie niepowiązanego, to też był mężczyzna o takim, powiedziałabym, wschodnim akcencie, średnio mówiący po polsku, z wyraźnie bardzo podobnym głosem. Więc to już troszeczkę zaczęło mi śmierdzieć, ale mówię, dobra, rozmawiamy dalej. I ten pan oczywiście powiedział, że dzwoni do mnie w sprawie przelewu, który rzekomo wykonałam na kwotę 500 zł, czy ja ten przelew zlecałam. Ja powiedziałam, że nie, że on właśnie odebrał taką informację z tam innego banku, który nie jest tym moim bankiem i chciałby po prostu zweryfikować tutaj pewne rzeczy, co się mogło zadziać i ochronić moje konto. Więc ja mówię, dobra, spoko.
rozmawiamy dalej. Pytania, które zadawał mi, były bardzo, powiedziałabym, takie neutralne. Nie pytał o żadne moje dane. Nie były to pytania jakoś bardzo nachalne. Pytania, które mi zadał, to były typu, czy właśnie wykonałam ten przelew? Powiedziałam, że nie. Czy przebywam w Siedlcach, bo stamtąd ten przelew rzekomo został przesłany? Powiedziałam, że nie. Zapytał, czy mam swoją kartę kredytową, czy jej przypadkiem komuś nie udostępniłam, czy ktoś mi tej mojej karty nie ukradł, czy jak na przykład robię zakupy przez internet, to czy patrzę, że jest szyfrowanie strony, czy komuś podaję moje hasła, czy klikam w jakieś nieznane linki, czy ostatnio przyszedł do mnie SMS z jakąś tam prośbą o dopłatę do czegoś tam. I wiecie, ja jako, że zachowuję wszystkie te środki ostrożności, to cały czas mu tam mówię, nie, tak, nie, nie. No i facet już nie miał za bardzo czego się złapać i mówi w takim razie, że to jest jakaś, kurczę, taka grubsza sprawa. Mówi, o, to w takim razie bardzo prawdopodobne, że po prostu Pani urządzenie zostało zainfekowane i trzeba będzie po prostu je dogłębnie przeskanować. Ja mówię, no okej, spoko. I mówi do mnie, że w takim razie on się skonsultuje ze swoim kierownikiem w celu ustalenia jakiegoś najlepszego sposobu na to, jak pomóc mi rozwiązać ten problem i zabezpieczyć moje konto przed właśnie ewentualnymi oszustami. Ja mówię, super, bardzo proszę, czekam w takim razie na wiadomość. No i słuchajcie, on tam niby się przełączył do tego kierownika. No już ja wiedziałam, że to nie jest prawdziwy przedstawiciel banku, ale mówię, dobra, zobaczymy, co jeszcze mi powie. I on wrócił, mówi, tak, tak, już się skonsultowałem z naszym kierownikiem, już opracowaliśmy dla Pani skuteczną metodę ochrony i wtedy poprosił mnie o zainstalowanie aplikacji. Ja pytam, ale proszę Pana, ale to jest jakaś zewnętrzna aplikacja, nie powiązana z moją aplikacją bankową? Tak, 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 to jest taka specjalna aplikacja. Mówię, no dobra. I słuchajcie, zaczęłam ją wpisywać w App Store'a i faktycznie ta aplikacja jest. To jest aplikacja AnyDesk, ale możecie zostać poproszeni również o zainstalowanie TeamViewera albo jeszcze jednej aplikacji, nie pamiętam. Ja oczywiście już wiedziałam w tym momencie, że Pan jest oszustem i mówię do niego, wie Pan co? Kurczę, bo tak mnie Pan złapał, akurat jestem na parkingu, no muszę wyjść, opłacić parking, no nie mogę za bardzo teraz rozmawiać, ale rozumiem, że sprawa jest bardzo pilna, poważna, to jakby Pan mógł do mnie oddzwonić za jakiś czas, ja chętnie bym z Panem porozmawiała i po prostu zabezpieczyła to swoje konto. Powiedział, że lepiej się nie rozłączać, że później będę bardzo długo czekać na infolinii, żeby się z powrotem połączyć, że to jest bardzo ważna sprawa. Ja nalegałam, żeby on zadzwonił później. On już ewidentnie był bardzo niepocieszony, ale powiedział, że dobrze, że zadzwoni do mnie później. Ja już po zakończeniu tej rozmowy weszłam w aplikację mojego banku i przez aplikację po prostu zadzwoniłam na infolinię. Połączyłam się z Panią, która dokonała naprawdę weryfikacji mojego konta, której opisałam całą sytuację. Oczywiście powiedziała, że tak, że to jest jeden ze sposobów oszustwa na wyłudzenie pieniędzy i że bardzo dobrze, że nic nie instalowałam, żadnych danych nie podawała. Przeskanowała całe moje konto, oczywiście pod kątem jakichś ewentualnych transakcji, czegoś, co mogłoby się wydarzyć. Wiedziała też, że policja doskonale wie o tych metodach przestępczych, że doskonale znają te sposoby. Ta pani powiedziała mi też jedną bardzo ważną rzecz, żebym nie blokowała tego numeru, z którego ten człowiek dzwonił, bo bardzo prawdopodobne jest to, że on dzwonił przez bramkę z dokładnie takiego samego numeru, jaki jest na infolinii mojego banku. I ja powiedziałam, że dobrze, że rozumiem, rozłączyłyśmy się i ja faktycznie później patrzę na spis połączeń i pierwszy numer, który do mnie dzwonił, to tam było jakieś tam 800, coś tam, no zwykły numer, a później mam dwa połączenia na liście, tak jakby właśnie z dokładnie tego samego numeru, który jest infolinią banku. Także naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo tych sposobów na oszustwa jest ogrom po prostu. Uff, wiecie co, gorąco się zrobiło, jednak muszę włączyć auto, bo już się zaczynam dusić. Ale tak już naprawdę podsumowując, uważajcie na siebie, nie klikajcie w żadne linki niewiadomego pochodzenia, nie instalujcie absolutnie nic na telefonie czy na komputerze i zawsze wybierajcie samodzielnie telefon do swojego banku. A tymczasem ja zakładam oksy, o takie mam, nowe, kupione w Perfua. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, uważajcie na siebie i myślcie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa! You say you don't wanna get in trouble, that you don't find 'cause you got me. I don't wanna break your little bar.